Drogi ukochany synu, ta wiadomość jest dla ciebie i twojej rodziny, więc podziel się tym filmem z nimi. Znaki nadchodzą do was. Wypowiedz razem ze mną z całą swoją wiarą i przekonaniem. To jest czas otwartych drzwi w moim życiu. Powtórz jeszcze raz. To jest czas otwartych drzwi w moim życiu. Zapisz to, abyśmy mogli nadać legalność naszej modlitwie w świecie duchowym. Będziemy modlić się razem, ale zanim to zrobimy, proszę, daj polubienie temu filmowi. Kiedy to robisz, YouTube zauważa, że ten content jest istotny i w ten sposób nasza wiadomość i modlitwa docierają do jeszcze większej liczby osób. Są chwile w życiu, gdy wszystko wydaje się zablokowane, projekty nie rozwijają się, nasze marzenia wydają się coraz bardziej odległe od zrealizowania, a praca staje się pełna trudnych wyzwań. Mówi się, że są to fazy, w których drogi są zamknięte. Dzisiaj będziemy się mocno modlić, aby otworzyć drzwi i drogi. Podczas gdy będziesz tutaj się modlił, Bóg będzie w świecie duchowym otwierał drzwi i układał błogosławieństwa oraz zwycięstwa na twojej drodze. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podzielić się ważnym wskazaniem. Bóg mówi ci w tej chwili, swoją część wykonam, ale abyś prosperował i postępował naprzód, są łańcuchy, które tylko ty możesz zniszczyć. Posłuchaj Biblii. Opowiada ona o wydarzeniu w Dziejach Apostolskich godzina 16:25, gdzie Paweł i Sajles byli uwięzieni. Około północy modlili się i śpiewali hymny Bogu. Nagle trzęsienie ziemi wstrząsnęło fundamentami więzienia i łańcuchy po prostu się poluzowały. Bóg uwolnił ich z więzów, które ich trzymały. Ale chcę, żebyś zwrócił szczególną uwagę, ponieważ są łańcuchy, których Bóg nie może złamać, tylko ty możesz je zniszczyć. Aby prosperować i postępować naprzód, musisz podjąć niezbędne działania, łamiąc łańcuchy, które cię ograniczają. Bóg mówi ci dzisiaj, swoją część wykonam. Jest gotowy, aby ci pomóc otworzyć drzwi i dostarczyć możliwości. Jednak są łańcuchy w twoim życiu, które tylko ty możesz złamać. Jest 5 łańcuchów, które musisz podjąć decyzję o złamaniu dzisiaj, w przeciwnym razie te łańcuchy będą cię trzymać z dala od tego, co najlepsze, co Bóg dla ciebie przygotował. Dlatego słuchaj uważnie, bo dziś ujawnię, jakie są te 5 więzów. Są ludzie, którzy są uwięzieni jedną, dwiema, a nawet wszystkimi 5 tymi więzami. To są więzy, które Bóg prosi, abyś zerwał, ponieważ w rzeczywistości one cię kontrolują. Dlatego słuchaj uważnie, bo nadszedł czas, aby się uwolnić. Więz numer 1, który musisz zerwać, to twoja przeszłość. Nie pozwól, aby twoja przeszłość kontrolowała twoją teraźniejszość ani przyszłość. To, co się stało, zostaw za sobą. Oczywiście istnieje okres czasu między stratą a skuteczną odpowiedzią, jednak to, co powstrzymuje wielu ludzi od uzyskania odpowiedzi, uzdrowienia, formacji lub zmiany, to fakt, że trzymają się rzeczy, które już się wydarzyły. Wybór trzymania się wszystkiego, co już powinno być przezwyciężone lub zapomniane, sprawi, że stracisz nie tylko swoją radość, ale także nadzieję i wiarę w przyszłość. Wiem, że to, co się stało, mogło nie być sprawiedliwe. Było zbyt niesprawiedliwe. Nikt nie zasługiwał na to, przez co przeszedłeś. Ale zrozum, że ciągłe odtwarzanie tych wydarzeń w twoim umyśle nie sprawi, że czas się cofnie. Niektórzy ludzie mogli cię źle traktować, mogło spotkać cię coś niesprawiedliwego, ktoś mógł cię nagle porzucić, a może modliłeś się żarliwie, ale Bóg nie odpowiedział na twoją modlitwę w sposób, jakiego oczekiwałeś. To już minęło. Nie możesz zmienić przeszłości,
nic nie można na to poradzić. Teraz musisz podjąć decyzję o pójściu naprzód. Już straciłeś zbyt wiele czasu skoncentrowanego na tym, dlaczego pewne rzeczy nie wyszły tak, jak sobie wyobrażałeś. Teraz nadszedł czas, aby skupić się na tym, jak wszystko się ułoży. Bóg ma nowe poziomy wzrostu dla ciebie. Jest gotowy zrobić nowe rzeczy w twoim życiu. Aby to się stało, musisz zwolnić miejsce, zdjąć cały ten ciężar z twoich ramion, przewrócić kartki, które trzeba przewrócić, i uwolnić się od całego tego balastu. Więc numer dwa, który musisz zerwać, to opinia innych ludzi. Nie możesz pozwolić, aby opinie, osądy i krytyka innych ludzi kontrolowały kierunek twojego życia, twoje emocje i myśli. To, co myślisz o sobie, jest tym, co się liczy. Mamy skłonność do tego, by się dopasowywać, iść za tłumem. To najłatwiejsza droga, zgadzać się z ludźmi, aby być miłym i żeby wszyscy nas lubili. Ale posłuchaj dobrze. Wielu traci swoją istotę, zapomina o swoim celu i schodzi z prawdziwej drogi, pozwalając, by opinie innych określały nie tylko, jak mają się czuć, myśleć i zachowywać, ale także, jak mają żyć. Kochani, zanim będę kontynuować, jeśli uważacie, że to, co robię, jest godne polubienia, proszę, rozważcie ten mały gest uprzejmości. Wiem, że może to wydawać się proste, ale dla mnie oznacza to znacznie więcej niż słowa mogą wyrazić. Wiesz, każdy like reprezentuje więcej niż tylko kliknięcie przycisku. To gest wsparcia, zachęty i uznania dla mojej pracy, wysiłku i poświęcenia. Każdy like to impuls, który motywuje mnie do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Wracając do kontekstu, nie możesz pozwolić, aby to się stało z tobą. Uwolnij się dzisiaj od tego uwarunkowania, które sprawia, że jesteś pod wpływem tego, co mówią inni. Pozbądź się strachu przed odrzuceniem tylko dlatego, że masz inne opinie, myśli lub wybory niż przyjaciel czy grupa przyjaciół. Urodziłeś się, aby być wyjątkowy z jakiegoś powodu, aby się wyróżniać, a nie pasować. Musisz być doceniany i kochany za to, kim jesteś, więc nie przyćmiewaj swojego światła tylko po to, aby pasować do ciemnego świata innych ludzi. Błyszcz takim, jakim jesteś. Ci, którzy naprawdę się o ciebie troszczą, nie będą cię krytykować, osądzać ani odrzucać. Będą cieszyć się z twojej zmiany, zarażać się twoim światłem i będą błyszczeć razem z tobą. Trzeci łańcuch, który musisz złamać, to ograniczające przekonania. Nie możesz pozwolić, aby twoje życie było kontrolowane przez przekonania, które cię ograniczają. Te przekonania mogą być świadome, to znaczy, że możesz wiedzieć, że je masz, lub nieświadome, możesz je mieć bez zdawania sobie z tego sprawy. Co nie może się zdarzyć, to ograniczanie tego, co nasz Stwórca może uczynić w twoim życiu przez małostkowe myślenie. Przełam te bariery i zrozum, że możesz osiągnąć tyle, na ile pozwoli ci twój umysł. Co wierzysz, możesz osiągnąć. Słuchaj uważnie, nie ma nic, czego nie mógłbyś zrobić, nic, czego nie mógłbyś mieć. To, co może cię powstrzymywać przed prosperowaniem, to niewłaściwe postrzeganie przyszłości. Dopóki nie będziesz w stanie wyobrazić sobie tego, czego pragniesz w swoim umyśle, dopóki nie będziesz w stanie tego zobaczyć, to nie stanie się rzeczywistością dla ciebie. Bez względu na to, skąd pochodzisz, jak zostałeś wychowany, bez względu na miejsce, w którym się teraz znajdujesz, Bóg nie chce, abyś stał w miejscu. Nasz Bóg jest Bogiem wzrostu i rozwoju, ma coś większego i lepszego zarezerwowanego na twoją przyszłość. Jeśli naprawdę pragniesz żyć wspaniałym życiem,
ten wzrost musi najpierw nastąpić w Twoim umyśle. Jeśli postrzegasz swoje wyzwania jako niemożliwe do pokonania, ograniczasz się i mówisz światu, że nigdy nie wyjdziesz z długów, nigdy nie pokonasz tej choroby, nigdy nie będziesz szczęśliwy w życiu, nigdy nie będziesz mieć własnego domu. To jest błędna perspektywa, która utrzymuje cię z dala od bycia i posiadania wszystkiego, co Bóg już dla ciebie zarezerwował. Bóg chce cię zabrać do miejsc, w których nigdy nie byłeś. Chce ci pokazać coś, czego nigdy nie widziałeś. Dlatego pozbądź się tych złych wzorców myślenia. Pozbądź się mentalności ofiary i niedostatku. Pozbądź się małych marzeń, ograniczonych pomysłów, małych planów od dzisiaj. Chcę, abyś miał wizję na miarę Boga dla swojego życia. Chcę, abyś rozszerzył swój umysł i poszerzył swoją wizję. Amen. Czwarta bariera, którą musisz przełamać, to zależność emocjonalna. Możesz być osobą romantyczną i to jest wspaniałe, ja również nią jestem. Ale to, czego nie możesz robić, to żyć w świecie fantazji, wiesz, o co mi chodzi. Jeśli jesteś kimś, kto stale zależy od obecności innej osoby, aby znaleźć szczęście, aby czuć się kompletnym, to jesteś skazany na frustrację i nieszczęście. Oczywiście nie sugeruję, aby unikać związków. Nie ma większej siły na tym świecie niż miłość. Mam na myśli ludzi, którzy się poniżają, anulują siebie i niszczą swoje własne życie z powodu kogoś. Lub którzy ciągle lamentują nad brakiem partnera. Nigdy nie będziemy prawdziwie szczęśliwi, jeśli przekażemy innej osobie odpowiedzialność za nasze szczęście. Musimy budować naszą własną miłość, własną. I przestać płacić zbyt wysoką cenę, aby mieć małe miejsce w czyimś sercu. Jeśli ktoś cię nie lubi, pozwól mu odejść. Jeśli ta osoba cię nie ceni, nie widzi cię jako prezent, idź naprzód. Nie trzymaj się rzeczy, które nie są do ciebie przyciągane. Prędzej czy później właściwe osoby przekroczą twoją drogę. Teraz, to czego nie możesz robić, to zależeć od obecności lub nieobecności kogoś, aby cieszyć się życiem. Dlatego nie przypisuj tej odpowiedzialności nikomu. Zdecyduj się być szczęśliwy dziś. Nie zgadzaj się spędzić ani sekundy dłużej z kimś, kto cię nie kocha, nie szanuje, nie ceni. Tylko po to, aby uniknąć bycia samotnym. Piąta bariera, którą musisz przełamać, to brak koncentracji. Jedną z najważniejszych rzeczy, które musisz ode mnie się nauczyć, jest utrzymywanie koncentracji na właściwych rzeczach. Co to oznacza? Oznacza to, że kto ma dobrze ukierunkowaną koncentrację, jest stosunkowo odporny. Do turbulencji emocjonalnych ma większą zdolność do zachowania spokoju podczas kryzysów i nie traci pokoju nawet w obliczu emocjonalnych wzburzeń życia. Gra wroga polega na tym, by cię rozproszyć, sprawić, żebyś skupił się na wszystkim, co nagle cię pokonuje, przygnębia, na wszystkim, co odciągnie cię od drogi do twojego przeznaczenia. Dlatego moje codzienne zachęty mają na celu, żebyś utrzymywał swój umysł skupiony na obietnicach naszego Boga. Teraz możesz zapytać: Tony, nie chodzę do Kościoła, czym są obietnice Boga? Przez całą Biblię Bóg składał obietnice swojemu ludowi. Na przykład Powtórzonego Prawa 31, werset 6, Bóg obiecuje, że nigdy nas nie opuści. Pan idzie przed nami, będzie z nami, nie opuści nas ani nie porzuci. Nie bój się ani nie lękaj się. To jest obietnica Boga. W Rzymian 8,
werset 28, również znajdujemy inną obietnicę. Bóg obiecuje, że wszystko, co się nam przydarzy, będzie wykorzystane na naszą korzyść. A w Izajasza 54, werset 17, Bóg obiecuje zwycięstwo nad wrogiem. Obietnice Boga zawsze się spełniają w naszym życiu, ponieważ Bóg nie kłamie. Łamiesz łańcuchy chorób i braku zdrowia, aby Twoje dzieci mogły cieszyć się pełnią i witalnością w swoich ciałach. Łamiesz łańcuchy braku wiary i zniechęcenia, aby mogli chodzić z ufnością i nadzieją, wiedząc, że zawsze jesteś obok nich, Panie. Prosimy, aby Twoje uzdrowienie płynęło w naszych ciałach, regenerując każdą komórkę, każdy organ, każdy system, aby każda choroba, każde zło, każda słabość została rozproszona przez odnawiający powiew Twojego Ducha. Ojcze, błagamy o Twoje obfite zaopatrzenie, aby łańcuchy niedostatku, długu i braku zostały złamane i aby boska pomyślność zalała nasze życie nie tylko zasobami materialnymi, ale mądrością i rozeznaniem do zarządzania nimi według Twoich celów. Boże, miłości prosimy, aby Twoja łaska i miłosierdzie działały, przywracając zerwane więzi, uzdrawiając rany emocjonalne i ustanawiając pokój, abyśmy mogli odzwierciedlać Twoją miłość w każdym słowie i każdym geście, w naszych umysłach i emocjach. Panie, prosimy o Twoje uwolnienie z łańcuchów strachu, lęku, depresji i wszelkich toksycznych myśli, aby nasze umysły były sanktuarium pokoju zgodne z umysłem Chrystusa i aby nasze myśli były poddane posłuszeństwu Twojemu Słowu. Ojcze, wzmacniaj naszą wiarę, odnawiaj naszą nadzieję i zapal naszą miłość do Ciebie, aby łańcuchy wątpliwości, zniechęcenia i duchowego oziębienia zostały złamane i aby nasza dusza pragnęła Ciebie jak jeleń pragnie wody. Panie, rozszerzamy tę modlitwę na nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy nas otaczają, aby Twoje uwolnienie i Twoje błogosławieństwo dotarły do każdego życia, przekształcając przeznaczenia i wytyczając nowe ścieżki zwycięstwa i celu. Dziękujemy z góry za każdy cud, za każde otwarte drzwi, za każdą odpowiedź, która pochodzi z Twojego tronu. Wiemy, że szukając Ciebie szczerze, jesteśmy już zgodni z Twoją doskonałą wolą. Kończymy ten moment wspólnoty z Tobą, ufając Twojej wierności i miłości, która nigdy nie zawodzi. W imię Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana, składamy tę modlitwę. Amen, amen i amen.